Cześć, witam wszystkich moi drodzy ponownie na kanale. Dzisiaj specjalnie założyłam moje cyberpunkowe okulary, ponieważ mamy też cyberpunkową okazję. Mam dla Was recenzję kolejnego komiksu z serii Cyberpunk 2077. Tym razem jest to zeszyt drugi od wydawnictwa Egmont, a tytuł tego komiksu to Twój głos. Mijając już całą tą dyskusję na temat tego, czy Cyberpunk 2077 jest grą dobrą, czy też złą, osobiście uważam, że jest to gra dobra, tylko potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby dojrzeć, żeby stać się grą doskonałą, to akurat komiksy z serii Cyberpunk 2077 uważam, że należy ocenić troszkę jako osobny twór. Bo chociaż samego Cyberpunka możecie lubić bądź nie lubić jako grę, w zależności od tego, jaka jest wasza preferencja, to sam Cyberpunk ma swoje korzenie nie w grze komputerowej, ale w grze fabularnej. I ta jest już według mnie doskonałym bazą do tworzenia niesamowitych historii w tym świecie. Jednocześnie przyznam wam się, że po lekturze poprzedniego tomu, tego pierwszego, Trauma Team, muszę przyznać, że troszeczkę z niepokojem czekałam na kontynuację, na kolejny zeszyt. Starałam się nie sprawdzać w internecie i nie czytać w internecie tego komiksu, aby nie psuć sobie zabawy. I dopiero teraz sięgnęłam po Twój głos, kiedy wydawnictwo Egmont wypuściło go na polskim rynku. I powiem Wam coś bardzo dobrego, że to jest bardzo dobry komiks. Jednocześnie sam komiks Twój głos nie jest połączony fabularnie z poprzednim komiksem, więc możecie czytać te komiksy zupełnie oddzielnie, niezależnie. Możecie sobie kupić, załóżmy, od tomu drugiego albo od tomu pierwszego całą serię, albo na przykład dopiero kiedy pojawią się wszystkie. I to jest akurat fajne, chociaż z jednej strony, jeżeli widzieliście moją poprzednią recenzję, do czego oczywiście zachęcam, to tam wyraziłam trochę smutek, że akurat ta historia nie będzie kontynuowana najprawdopodobniej, ponieważ tam była postać, która mnie osobiście się podobała i chciałam, żeby była rozwinięta. Natomiast w tym przypadku tego komiksu mamy już zupełnie nową osobę i nowego bohatera. Tym razem głównym bohaterem komiksu jest szeregowy pracownik techniczny, który pracuje gdzieś tam w metrze, w podziemiach, przy kolei, i wykonuje swoje rutynowe zadania codziennie, stając się jednym z zwyczajnych obywateli Night City, znikających w tłumie, w szarym tłumie. Jednak jego dość zwyczajna codzienność ulega gwałtownej zmianie, kiedy to jest świadkiem bójki. W tej bójce bierze udział pewna kobieta i nasz główny bohater pomaga jej, ale zaraz potem, kiedy ona znika z jego pola widzenia, decyduje się ją odnaleźć, co wciąga go w dość niemałe kłopoty. Mamy do czynienia w tym komiksie z bohaterem niejako z przypadku, ale jest to bohater bardzo ciekawy i charakterystyczny, ponieważ wykonuje pewne zadanie, ale jakie zadanie nie mogę wam powiedzieć, bo zdradzę wam połowę fabuły komiksu, a musicie przeczytać go koniecznie, ponieważ uważam, że jest to zdecydowanie lepszy komiks od tego tomu pierwszego, czyli Trauma Team. Twój głos naprawdę daje radę. Bo chociaż, tak jak widzicie tutaj na tych przykładowych dwóch stronach, za bardzo do czytania w tym komiksie to nie ma, ale jednocześnie jest to tak ciekawa i tak interesująca historia przez to, że jest ona właśnie tak bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o teksty i wypowiedzi głównych bohaterów, że mnie akurat uwiodła całą swoją dziwnością i naprawdę niezwykłymi rysunkami. Komiks to jest takie przedziwne medium, które niczym obraz potrafi opowiedzieć całą historię, nie posługując się ani jedną literą, ani jednym słowem. I właśnie tak jest troszeczkę w przypadku tego komiksu. Niewiele tutaj jest do czytania, ale tak naprawdę, jeżeli będziecie bardzo wnikliwie przeglądać ten komiks i obserwować to, co się dzieje, to zobaczycie naprawdę bardzo ciekawą historię. A zawiązanie fabuły, które znajduje się na końcu, uważam, że jest świetne i bardzo dobrze wpisuje się w ogóle w ten cyberpunkowy klimat. Żeby was nie rozczarować całkowicie, oczywiście, że są tutaj dymki i tutaj postacie ze sobą rozmawiają, ale tak naprawdę to nie jest clue całej tej opowieści. Ja bym mogła ją przeglądać nawet nie czytając tych dymków i nie czytając fabuły, ponieważ to, jak jest narysowany ten komiks, tworzy dzieło samo w sobie. Autorem tej niezwykłej oprawy graficznej jest Daniel Rzeżejl. To nie jest Polak, to jest Chorwat, który jest niesamowicie uzdolniony i jestem absolutnie zauroczona. To jest styl rysowania, który być może nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ on jest dość surowy, posługuje się dużą ilością czerni i trochę niedopowiedzeń, ponieważ musimy się trochę domyślać często, co się dzieje, bo te rysunki są tak często szkicowe, ale mnie osobiście urzekły i ja jak najbardziej chętnie przeczytam więcej komiksów i zobaczę więcej dzieł tego twórcy, ponieważ według mnie to jest świetny rysownik, po prostu.
Doskonale bawi się on kadrami, nie zamyka się tylko i wyłącznie w ramkach, pozwala postaciom płynąć pomiędzy tymi ramkami, a czasami tworzy ilustracje, które przypominają po prostu obrazy. I ta malarskość tego komiksu mnie urzeka najbardziej, chociaż powtarzam się już po raz kolejny, to jeżeli nie będzie wam się podobała fabuła, to zajrzyjcie chociaż, żeby zobaczyć, jak wygląda ten komiks. Po prostu. Dodatkowo ja często mam tak, że sięgam po komiks, bo mi się podoba, czytam go, kończę i dopiero wtedy sprawdzam, kto go stworzył. Więc nie miałam pojęcia, że twórcami scenariusza są Polacy. I za to też niesamowite brawa, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, fabuła jest ciekawa, dobrze zbudowana, a zawiązanie na końcu absolutnie zrobiło mi z mózgu. Dodatkowo bardzo mi się podoba fakt, że scenarzyści przekazują nam tam historię nie w taki bardzo banalny sposób, czyli kawa na ławę tłumacząc nam absolutnie wszystko, ale bardziej tak, abyśmy się domyślili, co się wydarzyło. I tutaj może być tym troszeczkę minus dla osób, które akurat nie przepadają za tego typu komiksami, ponieważ zapewniam was, że będziecie musieli przeczytać ten komiks co najmniej dwa razy. Pierwszy raz, kiedy przeczytacie, potem najprawdopodobniej uświadomicie sobie, co się wydarzyło, a potem będziecie się musieli powrócić do początku i przekartkować go jeszcze raz i przeczytać raz jeszcze, aby wyłapać wszystko, co do tej pory umknęło waszej uwadze. Dodatkowo, aby was troszkę zachęcić, podpowiem wam, że w tym komiksie występuje Johnny Silverhand, ale nie poznacie go, ponieważ nie ma on twarzy Keanu Reevesa, a jest to ten Johnny Silverhand, którego możecie bardziej kojarzyć z gier fabularnych. Przynajmniej tak najprawdopodobniej wyobrażał sobie go rysownik, który tworzył ten komiks, ponieważ tutaj na początku ja też nie rozpoznałam Johnny'ego Silverhanda, dopiero później po tej jego charakterystycznej metalowej łapie. Wtedy się zorientowałam, że to może być on. Przepraszam, prawie z rozpędu zapomniałabym wam wspomnieć, kto jest scenarzystą tego komiksu, a jest to Aleksandra Motyka. Jest to pisarka i scenarzystka, która pracuje w CD Peret i odpowiada m.in. za fabułę Wiedźmina 3 oraz Cyberpunka oraz Marcin Blacha, który także pracuje w tej samej firmie i także odpowiada m.in. właśnie za Cyberpunka. I ja osobiście uważam, że naprawdę duże brawa, to jest taki komiks, który chciałam przeczytać i chcę przeczytać ich więcej. Dodatkowo ogromne, ogromne brawa dla kolorysta, a jest to też Polak, Krzysztof Ostrowski, za położenie tych pięknych kolorów. To jest tylko i wyłącznie dwie strony. Ale nie wiem, ja jestem po prostu fanem, może jestem trochę zbyt optymistyczna, ale jak można nie być optymistycznym, patrząc na takie kadry, na tak położone kolory, na taki komiks. Wiem, że nie wszystkim się na pewno ten komiks spodoba, ponieważ jest to komiks bardzo specyficzny, bardzo mało tu jest do czytania, jest on bardzo mocno oparty na domyślaniu się, co się dzieje, ale ja przyjęłam go z otwartymi ramionami, chociaż troszkę z niepokojem na początku, ponieważ nie wiedziałam po prostu, czego się spodziewać po Trauma Team, a Trauma Team nie jest moim ulubionym komiksem z serii Cyberpunk, ale zdecydowanie jest to komiks Twój głos staje się moim ulubionym teraz. Chociaż jeszcze nie widziałam kolejnych, więc może jeszcze się wstrzymam przed tymi wszystkimi ogłoszeniami, ponieważ kolejne komiksy już są w przygotowaniu przez wydawnictwo Egmont, a ja czekam zacierając łapki już na kolejne zeszyty, oby jak najszybciej. Na sam koniec klasycznie kilka słów na temat wydania od wydawnictwa Egmont tego komiksu. Jest to forma zeszytowa, przy czym nie są to miękkie okładki, ale takie lekko tekturowe, laminowane, lśniące, ze skrzydełkami. Na jednym ze skrzydełek znajdziecie informacje na temat twórców tego komiksu, natomiast na drugim skrzydełku znajdziecie informacje na temat innych komiksów z Cyberpunka wydanych już i planowanych w przyszłości. Jeszcze nie ma okładki planowanej w przyszłości, ale po prostu jest informacja, że już kolejne są w przygotowaniu. Z tyłu komiks prezentuje się w ten sposób. Nie jest to specjalnie gruba pozycja. Cena też nie jest specjalnie wygórowana, bo jest to 35 zł, a jak poszperacie w internecie, bez problemu znajdziecie ten komiks za 20 zł. I myślę, że fani Cyberpunka jak najbardziej powinni się w ten tytuł zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj za bardzo nie ma się czemu przeglądać. Jedynie te ilustracje początkowe, które świetne są. Uważam, że to się bardzo dobrze nadaje na plakaty osobne dla fanów Cyberpunka. Na samym końcu znajdziecie głównie reklamówki na temat Wiedźmina, innych zeszytów i komiksów, które możecie kupić z tej serii. Bardzo niezwiązane z Cyberpunkiem, ale w sumie wciąż ta sama firma, więc rozumiem.
Ciekawa też jestem, czy Egmont planuje w przyszłości wydanie wszystkich tych zeszytów w formie takiej zbiorowej, w twardej oprawie, ponieważ osobiście byłabym zainteresowana takim wydaniem. Dodatkowo ciekawa jestem, czy w takim wydaniu nie znalazłoby się coś ekstra od CDPRED na temat cyberpunka. Ja bym pewnie taki komiks z radością przytuliła, natomiast jaka jest wasza opinia na temat komiksu? Twój głos, Cyberpunk 2077. Czy mieliście okazję czytać, czy zupełnie nie? A jeżeli czytaliście, to czy wasza opinia jest równie optymistyczna jak moja, czy być może zupełnie inna? Jak najbardziej możecie napisać swoją opinię, nawet jeżeli się nie zgadza z moją. Czekam na wasze komentarze. Natomiast na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. A jeżeli tak, to oczywiście nieustannie zachęcam was do lajkowania, do subowania, do zostawiania dzwoneczka, klikania dzwoneczka, żeby się dowiedzieć, kiedy będą najnowsze filmy, do udostępnienia tego wideo i do pozostawienia jakiejś fajnej cyberpunkowej ikony w komentarzach, jeżeli nie macie ochoty nic pisać. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będziecie mieli okazję przeczytać sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa! Ja na pewno chętnie bym po coś takiego sięgnęła. Grzusio, cicho. I do pozostawienia jakiegoś fajnej cyberpunkowego i... To nie było po polsku.